Dzień dobry. Witajcie w ten piękny, słoneczny, wakacyjny poranek. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, rakiny. Posłuchajcie. Król podmorskiej krainy rekin mięsożerny krąg zatacza. Strach sieje drapieżca pazerny. Raz za razem rozpoczyna rytuał zbrodniczy. Nie przeraża go nawet ten gość tajemniczy okręt. Okręt krąży, zaś rekin w swym zamyśle trwa. Tak o życie bezspornie rozpoczyna się gra. Rekin czasu nie trwoni. Reguła wszak prosta. Kto pierwszy, ten lepszy. Lecz temu nie sprostał. W sieć rybacką schwytany ruszył w podróż w nieznane. Ryby radość rozpiera. W końcu karty w grze rozdane. To jak to jest z tymi rekinami? Dzisiaj spróbuję Wam przybliżyć rekina. Gdybyśmy spojrzeli z kosmosu na naszą kulę ziemską, czyli miejsce, gdzie mieszkamy, w 2/3 byłaby ona niebieska, błękitna, jasno, ciemno, granatowa. Wiecie dlaczego? Dlatego, że 2/3 jej powierzchni zajmują wody. Są to morza, duże jeziora, oceany. I właśnie w tych wodach, oczywiście nie w jeziorach, ale przede wszystkim w oceanach żyje rekin. I jak to jest z tym rekinem? Wszyscy rekina się tak bardzo boimy, ale statystyki pokazują, to znaczy naukowcy zbadali, że rekin rocznie zabija nie więcej niż 10 osób. Natomiast człowiek rocznie zabija ponad 60 milionów rekinów. Więc jaka jest proporcja? Zastanówmy się, czy tego rekina tak do końca warto się bać. Oczywiście, że warto się bać, ponieważ jest ogromny, jest mięsożerny, ale rekinowi nigdy nie smakowało człowiecze mięso. Rekin nigdy sam nie zaatakuje. Jeżeli macie okazję, jeżeli macie możliwość, pooglądajcie filmy, na których płetwonurkowie, badacze w swoich oczywiście specjalnych skafandrach schodzą nisko na dno oceanu po to, żeby filmować rekiny. Czy oni uciekają przed rekinami? Nie, oni nie uciekają, oni zachowują się spokojnie. Rekiny też wówczas nie traktują człowieka jako zagrożenie. Tak jak już powiedziałam, rekin nie lubi mięsa ludzkiego. Atakuje człowieka tylko wtedy, jeżeli człowiek bardzo się szamocze w wodzie i jeżeli rekin poczuje chociaż kropelkę krwi. A tą kropelkę krwi rekin wyczuwa na odległość 1,5 km. I ponieważ człowiek jest podobny do zwierząt morskich, w wodzie oczywiście, wykonuje takie same ruchy jak uchadka czy jak inne duże ryby, wówczas rekin atakuje. Ale zastanawiamy się, dlaczego rekin nie chodzi i nie musi chodzić do dentysty. Wy chyba też niekoniecznie lubicie dentystę. Myślę, że rekin by też nie polubił, ale rekin nie musi chodzić do dentysty. Rekinowi nieznana jest próchnica, nie wie, co to jest kamień nazębny. A wiecie dlaczego? Dlatego, że rekin w ciągu całego swojego życia potrafi przetworzyć 3000 zębów. Rekinowi w ciągu całego swojego życia wyrasta 3000 zębów. Są one bardzo ostre, takie jak stożek, bardzo duże i są poukładane jak. A skąd te 3000 zębów? Zresztą tutaj widzimy na tym pięknym obrazku. A skąd te 3000 zębów? Zęby rekina są poukładane w szczęce w ten sposób, półokrągło, w 7 warstw. I w zależności od tego, jak często rekin traci zęby, odrastają mu one w ciągu 7 dni. Więc nawet gdyby stracił rekin naraz wszystkie zęby, to one mu i tak w ciągu 7 dni odrosną. Co ciekawe, rekin nie ma kości. Jest to jedyna ryba, oczywiście nie liczę jakichś takich, nie wiem, ślimaków, jastuk, meduz, bo one nigdy nie miały kości.
rybą, tak wielką rybą, która nie ma kości. Całe jego ciało składa się z chrząstek. Z mniejszych, grubszych, twardszych, większych, ale są to tylko chrząstki. Natomiast rekin ma dziwnie ułożone oczy. Oczy rekina są bardzo po boku. U żadnej ryby tak nie ma. Wszystkie ryby mają oczy ułożone blisko pyska, natomiast rekin jako są one specjalnym organem. Pozwalają widzieć więcej niż innym rybom i rekin nigdy nie zamyka oczu. Oczy rekina są ogrzewane specjalnym organem wmontowanym w mózgu i rekin nigdy oczu nie zamyka. Co jeszcze? Rekin prosto. Rekin, jak uciekamy, czy jak uchadka, czy jak ktokolwiek ucieka przed rekinem i skręci, wtedy ma dużą szansę przeżycia, ponieważ rekin płynie prosto. Oczywiście, że on skręci, ale musi dużo czasu upłynąć, zanim on skręci na taki kąt, żeby zaatakować kogoś, kto płynie z boku. Rekin ma oprócz tego wszystkiego doskonały słuch. Słyszy na odległość około 1,5 kilometra, więc sobie wyobraźcie, jesteście teraz u siebie w domku, gdziekolwiek jesteście i wy myślicie sobie, że na przykład do szkoły czy do przedszkola macie odległość 1,5 kilometra i koleżanka w przedszkolu kichnie, my tego nie słyszymy, a rekin by to usłyszał. Rekinów istnieje około 40 gatunków. Są rekiny większe, są rekiny mniejsze. Rekinem, którego ludzie się boją najbardziej, jest rekin ludojad. Ale tak jak powtarzam, on sam nigdy pierwszy nie zaatakuje. Natomiast, co dziwne, rekiny są kanibalami. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że zjadają się nawzajem. Jeżeli z jajeczka, a w ogóle jajka rekina są przeźroczyste, ale jeżeli z takiego przeźroczystego jajka urodzi się mały rekin i mama rekinia czy tata rekin widzą, że on jest niesprawny, jest chory, nie urośnie, to wtedy go po prostu zjadają. Zdarza się, że mama rekinia i tato rekin potrafią zjeść wszystkie swoje dzieci, bo te dzieci urodzą się niesprawne. Rekin, tak jak już powiedziałam, nie jest aż takim strasznym, krwiożerczym zwierzęciem, jakiego go postrzegamy, a strach przed rekinem zaczął się tak naprawdę, odkąd pojawił się film Spielberga Szczęki. Nie wiem, czy pamiętacie te Szczęki. Jeżeli oglądaliście, to fajnie, jeżeli nie, to proponuję obejrzeć je przy może obecności kogoś ze starszych, bo tam są niektóre sceny bardzo makabryczne, ale tak naprawdę strach przed rekinem rozpoczął się właśnie od filmu Szczęki, który jest w całości absolutnie wymyślony i jest fikcją pana Spielberga. Rekin, największy rekin, żyje około 40 lat i ma długość około 18 metrów. Oczywiście to nie jest policzone dokładnie i może ważyć 14 ton. To jest ogromny. Dużo, ogromnie wielki jest ten rekin, ale tak jak już powiedziałam, rekin jest rybą raczej przyjazną. Jeżeli my nie zaatakujemy go, my człowiek w sensie, nie zaatakujemy go pierwsi, to rekin nic nam nie zrobi. Chciałam wam tylko zwrócić uwagę na tą płetwę rekinią. Tu oczywiście jest forma zdjęcie bajkowe, ale tą płetwę rekin ma każdy. I jak jest film grozy, to jak płynie taka płetwa, tnie fale, to natychmiast wiemy, że będzie się działo coś złego i coś niedobrego. A tak naprawdę, oczywiście unikajmy rekinów, bo różne są zachowania rekina. Może być zezłoszczony, może mu nie smakować śniadanie, może być głodny, może go zdenerwować żona lub dzieci i wtedy rekin zaatakuje oczywiście. Natomiast sam rekin nigdy nie zaatakuje. Myślę, że przybliżyłam wam troszeczkę życie rekinów. Do zobaczenia w piątek. W piątek będziemy czytać panią Wandę Chotomską, natomiast w przyszłym tygodniu, w środę, będziemy rozmawiać o historii powstania klocków Lego. Na dzisiaj wam serdecznie dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.